chciałem wam, najmłodsi, życzyć, abyście osiągali jak najlepsze wyniki w nauce. Abyście zapamiętali i ten dzień otwarcia, i każdy dzień, który spędzicie tutaj w szkole, jako dzień wyjątkowy. Otwieramy dzisiaj nowy obiekt szkoły podstawowej w Pogórzu. Szkoły, o której tak naprawdę od wielu lat się mówiło, że jest niezbędna w tym miejscu. No i dzisiaj w końcu nastąpił ten dzień. 1 wrzesień otwieramy oficjalnie nową szkołę w Pogórzu. Spędziłem te ostatnie miesiące na pracach wykończeniowych, na wybieraniu mebli, na dekorowaniu wnętrza, na przygotowaniu tego wszystkiego na dzisiejszy dzień. Odbiór, jaki jest wśród dzieci, bo one były dla mnie najważniejsze, jest, że bardzo im się podoba, że są zachwycone. Faktycznie, ta szkoła jest zupełnie inną szkołą, innym budynkiem niż ten budynek, który używaliśmy do tej pory. Przede wszystkim mamy 20 sal lekcyjnych, dodatkowo mamy ogromną świetlicę, ogromną bibliotekę z czytelnią, mamy tak zwaną małą świetlicę. No i coś, czym bardzo się cieszymy, czyli dwie klasy, dwie sale pod chmurką, gdzie możemy prowadzić zajęcia również na zewnątrz przy pięknej pogodzie. Przed nami jeszcze trochę pracy. Będziemy starali się wprowadzić pewne innowacyjności, pewne nowoczesne rozwiązania. Czekamy również na przyjazd nowoczesnych ekranów, które zamówione zostały przez gminę Kockowo i zakupione. Niestety producent nie zdążył na 1 września, ale już że w tym tygodniu się mają one pojawić. W Pogórzu ogłaszamy otwarty oficjalnie. Chcę powiedzieć, że do tej pory w gminie Kostakowo istniały 3 oficjalne szkoły podstawowe, plus był 4 budynek gimnazjum. W tej chwili gimnazjum oczywiście zostało zlikwidowane i w miejscu gimnazjum powstała 4 szkoła podstawowa, czyli mamy już szkołę w Dębogórzu, szkołę w Mostach, w Kostakowie, no i tutaj jesteśmy w szkole podstawowej w Pogórzu. Bardzo dziękuję za nominację, za zaufanie panu wójtowi, że tak ważne zadanie, tworzenie nowej szkoły, zdecydowaliście się państwo mi powierzyć. Jest to pierwszy dzień mojej pracy w nowej roli. Chciałabym, aby ta szkoła była szkołą w relacji. Nauka, ludzie, więzi. Myślę, że te 3 elementy powinny ze sobą współdziałać, żeby udało się stworzyć miejsce przyjazne dzieciom, ale też odpowiadające na potrzeby rodziców. Jestem ogromnie wzruszona dzisiaj, bo pierwszy raz zobaczyłam swoich nowych uczniów, więc to duże przeżycie. Rozumiem też pokładane we mnie nadzieje związane z objęciem tej funkcji. Jest to tworzenie nowej placówki od samego początku, także ostatnie miesiące były bardzo intensywne, bo te przygotowania trwały. To nie jest tak, że dzisiaj pierwszy dzień jestem w pracy, tylko tych dni było już bardzo wiele tak naprawdę. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Oczywiście rozpoczynamy rok szkolny w dobie koronawirusa, gdzie mamy masę obostrzeń, masę rygorów związanych z takimi obostrzeniami sanepidowskimi. Ja już powiedziałem to trochę na otwarciu szkoły. Myślę, że nie dojdzie do zamknięcia szkoły. Przynajmniej mam nadzieję, że tak nie będzie. Może będą jakieś incydentalne przypadki, ale chciałbym jednak, żeby ta nauka w szkołach odbywała się cyklicznie w takich normalnych warunkach, czyli żeby dzieci chodziły do szkoły, mogły spotkać się z nauczycielem, mogły spotkać się z rówieśnikami, z kolegami, z koleżankami i żeby normalnie zdobywały wiedzę. Mam nadzieję, że tak to będzie. Jak się okaże, zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że nie będzie z tym dużych problemów. Rok szkolny 2020-2021 uważam za rozpoczęty.